Według znawców tematu do zjawiska znanego jako opętanie dochodzi najczęściej u osób słabych duchowo, niewierzących. Złe moce obierają na swój cel przeważnie samotników, dlatego że demony, złe istoty rzadko pojawiają się publicznie, a raczej unikają dużych skupisk ludzi. Według wielu religii oraz wierzeń ludowych opętanie może być formą zawładnięcia nad ciałem przez złe duchy lub demony. W zależności w jakiej rodzinie poszkodowana osoba jest wychowana lub jakimi znajomymi się otacza, chodzi tutaj o to, czy są wierzący, czy nie, procedury postępowania z dziwnymi, odbiegającymi od normy zachowaniami takich osób różnią się właśnie tym, czy opiekujący się tą osobą ludzie są wierzący, czy nie. I wtedy odpowiednio wkracza do akcji albo lekarz, albo egzorcysta. Często też jest tak, że najpierw taką osobę kieruje się na badania psychiatryczne i przystępuje do leczenia. Kiedy wszystkie konwencjonalne metody zawodzą, wzywa się wtedy egzorcysta. Na co dzień może nie słychać tak często o takich przypadkach, ale uwierzcie mi, jest ich naprawdę bardzo dużo i w ostatnich latach ciągle przybywa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat egzorcyzmów. Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek. Sektor tajemnic. Egzorcyzmy. Nowa fala opętanych. Mam nadzieję, że uznasz ten film za wartościowy, a wtedy już sam wiesz, jak mi się za to odwdzięczyć. Teraz zapraszam na film po krótkim intro. Na czym polegają egzorcyzmy i czy ten obrzęd wygląda tak, jak pokazują nam w filmach? O opętaniach przez demony i złe moce można przeczytać w wielu księgach różnych religii. Procedury, a raczej postępowanie i sama walka z wygnaniem demona z opętanego ciała człowieka mogą się od siebie różnić w różnych religiach. Mogą być wymawiane różniące się od siebie święte słowa, które mają jednak ten sam cel – wyrzucenie z opętanej osoby złych mocy. Jednak sama idea we wszystkich religiach jest podobna. W prostych słowach mówiąc, należy coś złego duchowego wyrzucić z fizycznego ciała poszkodowanej osoby. Na co najczęściej skarżą się opętane osoby? Żeby tutaj nie powiedzieć, jakie są objawy opętania. Człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły. Zachowuje się dziwnie, często sprawia sobie ból i rany. Jest agresywny w stosunku do siebie i innych osób, nawet tych najbliższych. Wtedy najczęściej kierowany jest na badania, celem ustalenia, czy nie ma to związku ze zdrowiem psychicznym. Ogólnie powiem wam, że naprawdę bardzo trudno jest odróżnić opętanie od choroby psychicznej. Nigdy, ale naprawdę nigdy nie podejmujcie się tego, jeżeli nie mieliście kiedykolwiek z tym styczności. Zostawcie to osobom, które przeszły odpowiednie szkolenia i mają z tym doświadczenie. Jeżeli naprawdę nic już nie pomaga, kiedy wszystkie konwencjonalne środki zawodzą, rodzina lub znajomi często decydują się na pomoc egzorcysty. Wiecie, zależy też, jak te opętania się objawiają. Jeżeli na przykład ktoś spaceruje po suficie, no to chyba już nie ma co wzywać lekarza, ale od razu egzorcystę. Teraz przedstawię wam naprawdę krótki materiał, w którym są zawarte bardzo ważne liczby, o których nawet nigdy nie miałaś pojęcia. Posłuchajcie materiału na temat egzorcystów. Egzorcyści o fali opętanych. Potrzebujemy dodatkowego wsparcia. Włoski Instytut zorganizował niedawno kurs egzorcyzmów dla 120 księży. Duchowni zgłosili po szkoleniu, że potrzebują dodatkowych wskazówek, jak odróżnić opętanie od choroby psychicznej. The Times opisuje, że księża czują się przepracowani i skarżą się na niedostateczne wsparcie ze strony biskupów. W Pontifical Ateneum Regina Apostolorum w Rzymie odbył się 16
doroczny kurs egzorcyzmów. Szkolenie przyciągnęło sporo księży, głównie za sprawą papieża Franciszka. Głowa Kościoła katolickiego apelowała wcześniej o pomaganie opętanym przez zło. Papież ogłosił także egzorcyzmy kanoniczną praktyką w Kościele, czyli tak jakby dał oficjalną zgodę na udzielanie egzorcyzmów przez Kościół, przez duchownych. W tegorocznym szkoleniu wzięło udział 120 księży. Nie wszyscy jednak wyszli z niego zachwyceni. Księża czują się przepracowani. Narzekają na brak wsparcia od biskupów. Egzorcyści przyznają w rozmowie z mediami, że potrzebują dodatkowego wsparcia psychologów. Specjaliści z medycyny mają pomóc im ustalić, czy dana osoba jest niestabilna psychicznie, czy może opętana przez demon. Ojciec Giuseppe Bernardi opisuje, że przeprowadził trwające 9 godzin egzorcyzmy na kobiecie, która obrażała księży po łacinie i atakowała ich fizycznie. Tata opętanej był przekonany, że jego córka cierpi na zaburzenia psychiczne. Z kolei mama twierdziła, że na zachowanie kobiety wpływ mają demony. Ksiądz Bernardi opisuje, że musiał szukać pomocy u psychologów i psychiatrów. Przyznaje wprost, że robił to bez pomocy Kościoła. Szkolenia księży egzorcystów wskazują, jak rozpoznać ofiarę demonów. Duchowni opisywali, że na szkoleniu kazano im odprawiać egzorcyzmy na osobach chorych na ostatnią chorobę wywołaną pandemią, co sprawiło dodatkowe trudności. Część księży też ma narzekać na zgłaszającą się do nich falę wiernych, którzy twierdzą, że są opętani przez szatana. Zdaniem prowadzących szkolenie, działanie sił nieczystych rozpoznać można po niezwykłej sile fizycznej u ofiary. Opętani mają także nagle zyskiwać umiejętności mówienia po łacinie, hebrajsku lub aramejsku. We Włoszech jest oficjalnie około 290 egzorcystów. Dla porównania, w Polsce księży pomagających osobom opętanym w rejestrach jest nieco ponad 100. Materiał źródłowy zaczerpnięty z Onet, autor JKM. Wiem, że każdy z Was ma swoje zdanie na temat tego, czy istnieje coś takiego jak opętanie i czy potrzebne są egzorcyzmy. Ale z wyżej wymienionych liczb, tutaj przytoczę, w Polsce jest ponad 100 egzorcystów, wynika, że zapotrzebowanie i tutaj cudzysłów na usługi egzorcystów wzrasta rok do roku. Sam nie wiem, skąd biorą się te liczby. Przyznacie, że jakby nie było problemu, nie musiałoby być w samej Polsce ponad 100 egzorcystów. Są też ludzie, którzy nie są związani z Kościołem katolickim, a odprawiają i to z powodzeniem rytuały odpędzenia złych duchów z ciał opętanych. Teraz też nie wiem, czy wzrost tych opętanych ludzi bierze się z coraz bardziej brutalnych i łatwo dostępnych w internecie materiałów wideo, czy po prostu ludzka dusza i natura człowieka parszywieje i złe moce mają do duszy człowieka otwarte drzwi. Problem może polegać na tym, że w dzisiejszych czasach ludzie lubią być wolni, wyzwoleni, ale niestety każdy człowiek musi mieć jakieś reguły, normy zachowań. Bez zasad ludzie najzwyczajniej dziczeją, stają się zwierzętami. Bez moralnego kręgosłupa stają się bardzo podatni na ataki złego. Według Biblii obecne wydarzenia mogą wskazywać, że zbliżamy się do czasów ostatecznych, w którym walka dobra ze złem nie będzie się odbywać w domach, ale oficjalnie na ulicach, polach, wszędzie tylko tam, gdzie będzie widać przemoc. I wtedy może będzie potrzeba więcej takich ludzi, którzy potrafią ze złym dać sobie radę. Na koniec tylko powiem, że wywiad z osobą przeprowadzającą egzorcyzmy i niezwiązaną z Kościołem jest u mnie na kanale.
Link umieszczę w opisie tego filmu. Już nie mogę się doczekać tego, co wy macie na ten temat do powiedzenia, na temat egzorcyzmów. Czy to przeciążenia naszej psychiki i choroba, czy też naprawdę działają tu złe moce. Jak zwykle czekam na twój komentarz w tej sprawie pod filmem. Oczywiście mam nadzieję, że nie zabraknie cię w kolejnym odcinku. Niech moc będzie z tobą.